Ruta Śląska otwiera kolejny odcinek trasy NS, czyli drogi, która docelowo połączy drogową trasę średnicową z autostradą A4. Warta ponad 100 milionów złotych inwestycja, sfinansowana w większości z unijnej dotacji, zostanie już wkrótce udostępniona kierowcom. Przy całej trasie poprowadzone zostały ścieżki rowerowe i chodniki. Karolina Komada. Nie tylko kierowcy będą korzystać z nowego odcinka trasy NS w Rudzie Śląskiej. Fajnie się jeździ tą drogą tutaj, jest to dla rolkarzy na pewno też coś fajnego. Będą się ludzie cieszyć z tego, że to tutaj powstało. Skróci to po prostu też przejście między tymi dwoma ulicami, Bierszowicką a 1 Maja. No, jedynym minusem jak to wszystko to jest ta wycinka drzew. Wycinka rzeczywiście była konieczna. Nowy odcinek trasy NS, która docelowo ma połączyć drogową trasę średnicową z autostradą A4, przebiega od ulicy Kokota w Bielszowicach do ulicy Bielszowickiej w Wirku. Inwestycja była możliwa dzięki unijnemu dofinansowaniu w wysokości 96 milionów złotych. Może nie duży kawałek, ale jednak kluczowy, jeżeli chodzi o węzeł komunikacyjny z nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie układu drogowego, oświetlenia, bezpieczeństwa, co jest bardzo ważne, i uruchamianie oczywiście kolejnych terenów gospodarczych, czyli czyste takie DNA rozwoju regionu. Dzięki lepszemu skomunikowaniu tereny poprzemysłowe wzdłuż trasy łatwiej znajdują nabywców, którzy już budują na nich swoje zakłady. Ma to wpłynąć na zmianę wizerunku miasta jako typowo górniczego. Tam są zatrudnieni ludzie, mamy nie tylko wpływy z podatku od nieruchomości, ale także z podatku od wynagrodzeń, więc jest to naprawdę ważne. Musimy tworzyć alternatywę w stosunku do przemysłu ciężkiego, czyli kopalń, które jak wiemy ograniczają swoją produkcję. W ramach inwestycji powstał kilometr dwujezdniowej trasy głównej. Wybudowano też wiadukt nad ulicą Bielszowicką. Trasa NS ma obecnie około 4,5 km długości. W lipcu podpisana została umowa na wykonanie projektu odcinka biegnącego w kierunku północnym. Docelowo droga ma biec od Bytomia do Mikołowa.